Cześć! Znajdujesz się właśnie na stronie sklepu internetowego Pracowni Słodkości MyCake. Mam na imię Agnieszka i za chwilę przeprowadzę Cię poprzez proces zamawiania naszych wypieków. Zobaczysz, że wcale to nie jest trudne. W sklepie możesz zamówić gotowe słodkie kompozycje naszych wypieków, m.in. torty, ciasta, różne słodkości czy babeczki z minimalnym 4-dniowym wyprzedzeniem. Produkt, jaki widnieje na zdjęciu, jest to produkt, jaki dostaniesz. Niektóre produkty można personalizować o dodatkowy napis lub kolor elementów. Zamówienia odbiera się osobiście w naszej pracowni w Warszawie. Cały czas pracujemy nad udostępnieniem też opcji dowozu czy zróżnicowanego minimalnego czasu wyprzedzenia składania zamówień. O nowych możliwościach będziemy Cię na bieżąco informować na naszych kanałach społecznościowych. Przejdźmy zatem do samego procesu składania zamówienia. W tej chwili znajdujesz się na stronie głównej sklepu. Widnieją tutaj wszystkie kategorie dostępne na naszej stronie. Możesz również przejść do strony kategorie w głównym menu. Również pokażą Ci się wszystkie dostępne kategorie w sklepie oraz ilość produktów w danej kategorii. Możesz też wybrać opcję Wszystkie produkty. Ukażą Ci się wszystkie dostępne produkty w naszym sklepie, posortowane na przykład według popularności. Ja przejdę na stronę główną i wybiorę kategorię torty. Przeniosło mnie do kategorii torty, gdzie jest krótki opis oraz wszystkie torty dostępne w naszym sklepie. Wybieramy interesujący nas produkt. I na przykład podoba się tort z owocami sezonowymi. Klikam w zdjęcie lub w przycisk. Generalnie w całe to pole mogę kliknąć. I przenosi mnie na stronę produktu. Mamy tu główne zdjęcie oraz kilka dostępnych zdjęć, które ukazują, jak ten tort mniej więcej może wyglądać. Jest opcja z napisem lub bez napisu. Poniżej masz opis. Nieco dłuższy niż ten na górze. Możesz zobaczyć tutaj skład oraz jakie alergeny zawiera ten produkt. Jest tu również adnotacja, że wygląd tortu może się różnić w zależności od użytych owoców sezonowych. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jakie owoce możemy użyć w danej chwili, wystarczy, że napiszesz do nas maila lub zadzwonisz. Co ważne, tortu nie można zmieniać, jeżeli chodzi o wygląd. Jeżeli zamawiasz tort poprzez sklep, zamawiasz dokładnie ten tort, który widnieje na zdjęciu, plus ewentualnie napis. Jeżeli potrzebny jest Ci produkt personalizowany, podlega on oddzielnej wycenie. Najlepiej złożyć zamówienie poprzez formularz, który widnieje na stronie www.mycake.pl/złóż-zamówienie, oczywiście bez polskich znaków, lub bezpośrednio naszego maila zamówienia@mycake.pl, również bez polskich znaków. Zatem, jeśli chciałabym zamówić taki tort, przechodzę tutaj do opcji wyboru. Jest tutaj ilość porcji, biszkopt, smak kremu, dodatek 1 i dodatek 2. Pierwsze wybieram ilość porcji. Otwiera się lista z dostępną ilością porcji. Ja na przykład wybieram 20. Następnie wybieram biszkopt. Dla mnie brownie. Smak kremu. Wybieram pistacjowy. Dodatek. Konfitura porzeczkowa jak najbardziej. Dodatek drugi, na przykład chrupiąca pralina czekoladowo-orzechowa. Ukazuje nam się cena produktu. Możemy dodać kilka takich produktów, zwiększając ilość sztuk. Ja na razie wybieram jeden tort, który dodaję do koszyka. Pokazała nam się informacja, że tort z owocami sezonowymi został dodany do koszyka.
Jeżeli to jest wszystko, co chcesz zamówić, możesz przejść do opcji Zobacz koszyk. Ukazuje nam się nasz koszyk, gdzie pokazany jest produkt, jaki do niego włożyliśmy. Jest to tort z owocami sezonowymi, ilość porcji 20, biszkopt brownie, krem pistacjowy, konfitura porzeczkowa i chrupiąca pralina czekoladowa w ilości 1 sztuka. Jeżeli posiadasz kupon rabatowy, możesz go tutaj wpisać. Od razu możesz wybrać datę odbioru tortu. Klikając na to pole, ukazuje nam się kalendarz. Pola podświetlone na błękitno są to daty, na które możesz zamówić tort. Możesz wybrać inny miesiąc, może być to również w tym samym miesiącu. Ja wybieram na przykład następną sobotę. Przechodzę do kasy. Jeżeli masz już konto, wystarczy kliknąć tutaj, aby się zalogować. Możesz też wpisać tutaj kupon, jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś. Poniżej masz dane, jakie należy wpisać. Tutaj po prawej widnieje data odbioru, którą wybraliśmy wcześniej. Jeżeli interesuje Cię faktura VAT, wystarczy, że wpiszesz również nazwę firmy oraz NIP. Wpisuję informacje. Adres, miasto, kod pocztowy. Wpisuję w tej chwili dane MyCake'a. Wybierasz również godzinę odbioru. Zauważ, że w soboty odbiór możliwy jest tylko w godzinach między 10 a 12. Dni powszednie możesz wybrać również 12-16. Jako, że ja wybrałam sobotę, wybieram 10-12. Musisz również utworzyć hasło, ponieważ bez założenia konta nie ma możliwości złożenia zamówienia. Poniżej widnieje produkt, jaki dodałeś do koszyka i chcesz zamówić, oraz są opcje płatności. Masz przelew bankowy oraz przelewy 24. Rekomendujemy wybranie opcji przelewy 24, gdyż jest to najszybsza forma i wpłatę mamy od razu na koncie. Przy zamówieniach na minimum 4 dni przed jest to dla nas kluczowe i usprawnia nam pracę. Jeżeli nie masz możliwości użycia tej opcji, prosimy, abyś niezwłocznie po wykonaniu przelewu metodą tradycyjną przesłał nam na maila potwierdzenie przelewu. W tej chwili wybiorę przelew bankowy, żeby pokazać Wam, jak to wszystko wygląda. Klikasz, że przeczytałeś i akceptujesz regulamin. I przycisk kupuję i płacę. Przeniosło Cię do ostatniej strony. Dziękujemy tutaj, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Widnieje tutaj numer zamówienia. Data, kiedy złożyłeś zamówienie, Twój e-mail, suma, jaka metoda płatności. Jest tu anotacja a propos przelewu. Nasze dane bankowe, szczegóły zamówienia, data odbioru oraz godzina odbioru. Podobną wiadomość dostałeś właśnie na maila. Jeżeli wszystko jest w porządku, dostaniesz też maila, że Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji. Proste, czyż nie? A teraz zapraszam do złożenia zamówienia. Za to, że dotrwałeś do końca naszej instrukcji, otrzymujesz kod rabatowy o wartości 5% na wszystkie produkty z naszego sklepu. Udanych zakupów!